Widowiskowy mecz, chwilę wzruszeń i zadumy. Organizatorzy charytatywnego meczu Make Basketball Not War zafundowali kibicom pełen wachlarz emocji. Wprawdzie Górnik Wałbrzych przegrał z drużyną Gwiazd, ale nie wynik był w tym spotkaniu najważniejszy. Na parkiecie oprócz aktywnych zawodników wałbrzyskiego klubu pojawili się także wychowankowie Górnika, utytułowani zawodnicy pochodzący z Wałbrzycha i zaproszeni goście. W składzie Gwiazd były także kobiety, a w obu drużynach zawodnicy i zawodniczki na wózkach. Organizatorom chodziło przede wszystkim o podkreślenie, że sport przełamuje wszelkie bariery, a mecz był pretekstem, by zaprosić do Akwazdroju jak najwięcej kibiców i zebrać fundusze na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Wałbrzychu. Gościmy w naszym mieście kilka tysięcy uchodźców. Zdaliśmy jako społeczeństwo egzamin z ofiarności, życzliwości, z tolerancji, ze sprawności. W naszym mieście bardzo wielu chce dalej żyć z tych, którzy stracili swoje domy, rodziny, całe życie. Wielu z tych, którzy do nas przyjechali, to dzieci, młodzież, ale również seniorzy. Obecność dzisiaj Państwa, nasza tutaj, wspaniałych zawodników naszej drużyny wałbrzyskiej, świadczy o tym, że wszyscy chcemy pomagać. Wasza dzisiejsza, Państwa ofiarność pomoże dzieciom po to, aby ich pobyt tu w Wałbrzychu był jak najbardziej zbliżony do tego, jakie było życie tam na Ukrainie. Widowisko rozpoczęło się od śpiewania hymnów narodowych Polski i Ukrainy. W przerwach organizowano konkursy dla publiczności, a w części muzycznej zaprezentował się znany wałbrzyski raper Nulizmatyk, którego mogliśmy także oglądać na boisku w drużynie Gwiazd. Wzruszającym momentem było wykonanie piosenki Imagine Johna Lennona przez Anielę Głuszek, uczennicę publicznej szkoły podstawowej nr 28 imienia Jana Pawła II w Wałbrzychu. Mecz zakończył się wynikiem 88-85 dla drużyny Gwiazd. Ważniejsze od samego wyniku było widowisko, jakie zafundowali zawodnicy obu drużyn. Nie brakowało braworowych akcji i popisowych wsadów. Do gry pod koniec meczu zaproszono także dzieciaki z trybun. Jak podają organizatorzy, zebrano co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z samej sprzedaży biletów uzbierało się około 15 tysięcy, a ponadto datki można było wrzucać do puszek lub zakupić ciasta czy popcorn na kiermaszu. Dokładną sumę przekazaną na rzecz uchodźców poznamy już wkrótce po przeliczeniu wszystkich puszek.